Yo, yo, tu Raymond i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Jak zainstalować. No cóż, a dzisiaj miał być Windows 8, ale w związku z tym, że parę systemów opuściłem, to teraz czas wypełnić brak. Teraz się będzie Windows NT 4.0, czyli ten, no właśnie ten. No to zaczynamy. Oczywiście linki do wszystkiego będą w opisie, klucz produktu też. Długi to nie jest. O, mamy swojego NT-ka. Teraz widzicie wszystko ładnie. Mamy 2 giga, sobie wgrałem, bo tak. Microsoft Windows NT wersja. Zapraszamy do programu Instalator. Program instalator do systemu operacyjnego Microsoft R Windows NTTM wersji 4.0 przygotowuje Windows NT do działania na danym komputerze. A, no tak. HC. Już. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że. Router, monitor, urządzenie wskazane. Brak myszy, mysz szeregowa, Logitech. Dobra. Teraz wrócę. Dobrze, żeby wam nie marnotrawić czasu, to no i już mamy pomyślnie zakończono tę część instalacji. W stacji dysków znajduje się dyskietka, usuń ją. Usuń też wszelkie dyski ze stacji CD-ROM. Naciśnij Enter. Tylko najpierw muszę coś zrobić. Control. Microsoft Windows NT 4.0, kompilacja 1381. Liczba procesorów w systemie 2, pamięć 2 GB, multiprocesor kernel. Aha. No tak, bo się coś tam buguje. Musi zresetować. Dobra, już działa. Teraz działa normalnie mniej więcej. Niestandardowa. Nie. Aha, na wszystko potrzeba, o, widzicie ile? A dostępne miejsca na dysku, tyle. To ma sens. No to instalujemy. Bezpośrednio. Rozpocznij wyszukiwanie. Nie! Nie! Tam Intel coś. To. Numer przerwania to dajmy to. Sportu razy 220 lejty, dobra. TBSA 0. Nie! Nie. Wszystkie. No i dobra. No i kończymy. Warszawa. Marzec 2000 zamknij. Na razie biednie, na razie. Czerwony gradient, aha, ma moje oczy. Tak.
teraz zobacz, jak mnie to... A. Przeskalowany, uruchom ponownie. Microsoft Windows NT wersja 4.0 i liczba procesor mi aż 2 GB pamięci. O jest. Zapraszamy, jej, co my tu mamy? Mój komputer. Nie ma głośności, nic, bieda, bieda, bieda. No dobrze, w każdym razie to by było na ten, tyle na ten odcinek. Zrobiłem co chciałem. W następnym odcinku być może Windows 8, jeśli się nic nie popsuje, ale jeśli się popsuje, chociaż nie powinno, to jeszcze zobaczę, czy jakiegoś systemu nie pominąłem. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć!